Witamy, dzień dobry, chyba jesteśmy. Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Aleksandra Frontczak-Wiś i dzisiaj mam ze sobą gościa, to znaczy przy sobie mam gościa, który będzie odpowiadał na moje pytania a propos koloryzacji włosów, czyli mam dzisiaj ze sobą Michała, który jest stylistą fryzur i przede wszystkim twórcą marki Wadas. Michał, witam Cię serdecznie. Przedstaw się proszę naszym osobom, które są z nami, a ja sprawdzę i proszę Was też o komentarze, czy nas widać i czy nas słychać. Ja w międzyczasie loguję się na swojego Facebooka, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. Witam Cię serdecznie, Olu. Witam wszystkich Państwa. Mam nadzieję, że będzie Was jak najwięcej. Dzisiaj będziemy opowiadali o koloryzacji, jak dobierać kolory, w jaki sposób my wykonujemy analizę. No i podejmiemy, myślę, że bardzo szeroko pojętą dyskusję. Tak jest, też mam taką nadzieję. Widzę tutaj, że pojawiają się komentarze, to znaczy, że nas widać i że nas słychać. Jeżeli by były jakiekolwiek problemy z odbiorem, to po prostu odświeżajcie Facebooka. Czasem zdarza się tak, że któryś z internetów czegoś nie pociągnie, albo mój, albo Michała, albo może wasz. Także będziemy zaczynać. I z takich organizacyjnych rzeczy, nasze spotkanie potrwa, no myślę, że około godziny i będą pytania przede wszystkim ode mnie, bo to ja jestem tutaj tą ciekawską osobą, która chce wypytać specjalistę, ale też jestem kolorystką, to znaczy przeprowadzam analizy kolorystyczne i również na analizach kolorystycznych często podejmujemy temat, w jakich włosach to ja powinnam tutaj występować, czy każda kobieta może być blondynką, czy każda może być brunetką, czy rudy pasuje wszystkim, co mają piegi, czy może nie. Także są różne tematy i zaznaczam też, że jeżeli któraś z Was będzie miała jakieś pytanie swoje do Michała albo do mnie, to oczywiście można je zadawać tutaj na żywo w komentarzu. Jeżeli okaże się, że coś tutaj, no mam nadzieję, że będzie nam się udawało odpowiadać na wszystkie pytania, w zależności od tego, jak dużo ich będzie. I ponieważ chciałabym zacząć tym, żebyśmy się bliżej przedstawili, to znaczy ja powiem może, dlaczego ja zaprosiłam w ogóle Michała na to spotkanie, bo przecież jest stylistów fryzur bardzo dużo na świecie, a dlaczego akurat padło na tego człowieka, a nie na innego człowieka? Przede wszystkim Michał jest twórcą wszystkich fryzur do nowej wersji książki Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystyczne. Osoby, które obserwują mnie od jakiegoś czasu, wiedzą, że drugie wydanie tej książki się szykuje. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to pod koniec września będziemy mieć efekt już wydrukowany. Także książka się składa. Książka się składa. Michał jeszcze nawet nie widział zdjęć, które są zrobione, ale ja już mam wszystkie obrobione, także jesteśmy prawie gotowi z tym tematem. Dlaczego Michała zaprosiłam do tego projektu, żeby dbał o fryzury modelek, a było ich ponad 50, więc trochę się napracował? Przede wszystkim dlatego, że znamy się od kilku lat i ja obserwuję rozwój Michała jako stylisty, ale też jego marki, ponieważ jak poznaliśmy się, to Michał jeszcze pracował w innym salonie, tak, dla innej marki. No i w międzyczasie rozwinął się tak bardzo, że założył po prostu swoją markę. Salon znajduje się w Katowicach. Wrzucimy Wam oczywiście link do salonu, do fanpage'a salonu Wadas w komentarzu. Także wszystkie osoby, które są z okolicy i będą chciały zobaczyć, jakie to wspaniałe fryzury robi Michał, to jak najbardziej zapraszamy oczywiście do tego, żeby umówić się na konsultację, na spotkanie. Jest to na pewno trochę inne doświadczenie z tego, jak obserwowałam Michała przy pracy, inne doświadczenie niż jak po prostu pójdziemy sobie do fryzjera. Chociaż no mam nadzieję, że coraz więcej stylistów fryzur pracuje albo będzie pracowało tak jak ty, ponieważ wiem, że zanim zaczniesz pracę z klientką, to przeprowadzasz bardzo specjalny wywiad. I ten wywiad oczywiście nie dotyczy tylko koloru, ale też różnych rzeczy. Natomiast no my się dzisiaj będziemy skupiać na kolorze. I tutaj jest pierwsze moje pytanie. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy sugerujesz się w ogóle analizą kolorystyczną, jakąkolwiek, czy to będą cztery pory roku, czy jakieś inne systemy, czy te 12 typów, na których ja pracuję, czy sugerujesz się w swojej pracy takim, no takim narzędziem, jakim jest analiza kolorystyczna? Tak, jeśli chodzi o taką moją codzienną pracę i osoby, które przybywają na co dzień do mojej pracowni,
do marki Wadas, to jak najbardziej każda wizyta, zawsze każda wizyta, czyli mam na myśli bardziej pierwszą koloryzację, czyli pierwszą wizytę koloryzacji, jest przeprowadzana tak zwana konsultacja. Konsultacja polega na tym, że tworzymy tak naprawdę symulację doboru fryzury i koloru włosów, czyli właściwie to właśnie wracając i mówiąc o tym temacie koloru włosów, to jak najbardziej bardzo mocno skupiamy się na doborze koloru. Może nie jest to taka stricte analiza kolorystyczna, jaką wykonujesz, Olu, ty, ale my wykonujemy taką jakby swoją analizę, która polega na tym, że oceniamy na początku kolor ciepły i zimny, tak? Czyli który kolor tak naprawdę jest najbardziej odpowiedni, czyli jakie kolory do danego typu urody są najbardziej odpowiednie, które najbardziej pasują. Wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie rozpocząć całą konsultację i wywiad z daną osobą, z daną klientką. Podczas tego wywiadu tak naprawdę dowiadujemy się, w jakich kolorach dana osoba czuje się najlepiej, w jakich kolorach dana osoba, jakie kolory dana osoba nosiła dotychczas. I na tej podstawie tak naprawdę, na podstawie takiej symulacji doboru fryzury i kolorów, jesteśmy w stanie określić, w jakich kolorach czujemy się najlepiej lub w jakich kolorach będziemy wyglądali najlepiej. Super. No i właśnie, bo przechodzimy teraz jakby do meritum, ponieważ tak naprawdę na moje pytanie, czy korzystasz z analizy kolorystycznej, nie ma dobrej odpowiedzi, ponieważ dokładnie trudno by było zrobić analizę kolorystyczną podczas krótkiej rozmowy z klientką, tak? Ja wiem, jak przeprowadzam analizy kolorystyczne, czy to są analizy stacjonarne w moim gabinecie w Gliwicach, czy jest to analiza kolorystyczna online, którą można zrobić gdziekolwiek na świecie, no to jest to proces, który wymaga czasu i kolorystyczny, i klientki. I w przypadku, no i oczywiście narzędzie, jakieś ram do analizy, chust do analizy i oczywiście domyślam się, że nie ma miejsca na to, żeby w salonie fryzjerskim robić takie cuda. To znaczy, no pewnie by można było to jako dodatkową usługę gdzieś prowadzić, ale na pewno nie byłoby to przed każdym spotkaniem, no bo to by bardzo podrażało całą imprezę. Ale mówisz, że da się określić na sam początek takie jakby kierunki, tak? Bardziej klimaty kolorystyczne, w których dana klientka powinna się obracać. Czy w takim razie jesteś w stanie powiedzieć, czy jeżeli klientka na przykład przyjdzie do ciebie i powie, że no ja teraz tutaj po prostu ja mam zielone oczy i mówili mi zawsze, jak się ma zielone oczy, to można mieć rude włosy, ja chcę mieć rude włosy. Czy to jest tak, że czasem zdarza się odradzać klientkom jakąś koloryzację? Tak, zdarza się to dosyć często, ponieważ bardzo często zdarza się niestety sytuacja, gdzie wiele osób korzysta z różnych miejsc, jeśli chodzi o daną koloryzację czy daną usługę koloryzacji. Niestety bardzo często zdarza się tak, że w danym typie kolorystycznym wydaje nam się, że w danym kolorze będziemy wyglądali dobrze. Natomiast nie zawsze tak jest. Ja to nazywam tak naprawdę takim trochę przełamaniem. Czyli jesteśmy w stanie, na przykład jeśli chodzi o kwestie bardzo mocno miedzianych, intensywnych miedzianych odcieni, to często zdarza się tak, że przełamujemy ten odcień miedziany danym odcieniem naturalnym. Czyli na przykład, jeśli mamy miedziany odcień bardzo intensywny, to możemy go delikatnie zgasić i on już będzie wyglądał całkowicie inaczej i będzie całkowicie inaczej odbierany. Więc jakby każdy kolor jest odbierany całkowicie inaczej przez nas, no i przez osoby, które tak naprawdę nas widzą. Więc myślę, no jasne, często ci się zdarza, że przychodzą klientki z nieudanym kolorem włosów i musisz je jakoś, no nie wiem, wywabić ten kolor albo przefarbować. Często zdarzają się jakieś takie nieudane koloryzacje, czy w innych salonach, czy po prostu samodzielne, bo czasami mamy fantazję, wpadniemy do Rossmana i kupimy farbę i po prostu się farbujemy. Tak, zdarzają się tego typu sytuacje, natomiast ja jestem osobą, stylistą, który zawsze powtarzam, że nie poprawiam po kimś, po prostu tworzę jakby cały kształt, całą formę, ale także cały kolor od nowa. Czyli tworzymy jakby, przychodzimy z daną rzeczą, daną podstawą
koloru, który jest obecnie, ale tworzymy go jakby od nowa, czyli albo go przyciemniamy, albo podjaśniamy, albo dodajemy refleksy, albo delikatnie stosujemy słoneczny refleks. Więc, ale tak zdarzają się jak najbardziej tego typu. No ja myślę, że każdej z nas się to zdarzyło. Ja tutaj patrzę sobie na komentarze w międzyczasie i dostałam tutaj taki komentarz, że mnie słychać głośniej niż ciebie. No to jest niestety minus tego, że jesteśmy w dwóch różnych miejscach i możemy mieć po prostu inne głośniki. I ja będę się starała w takim razie mówić ciszej, żeby nie trzeba było mnie przyciszać, a Michała dawać głośnić. Okej, spróbuj, może się uda, żebyśmy tutaj nie krzyczeli do nikogo. W międzyczasie dajcie znać dziewczyny, która z Was miała nieudaną koloryzację włosów. Ja kiedyś przez przypadek miałam zielone, ale to przyznaję, to nie był błąd fryzjerski, tylko to była moja fantazja, gdzie ja swoje ciepłe blond włosy chciałam koniecznie zrobić chłodne. No i wiadomo, jak się ma taki, powiedzmy, złotawy pigment w blondzie i się chce go ochłodzić, no i taki chłodniejszy, czyli niebieskawy, jak się domyślam, pigment, no i w świetle takim jarzeniowym miałam po prostu zielone końcówki. Także takie, no takie eksperymenty. Dajcie znać, czy Wam się też takie zdarzają, czy nie, i czy kiedyś ktoś Was musiał ratować z takiej opresji. Ja niestety widzę, że coś tutaj na Facebooku mi się nie chcą komentarze wyświetlać, także będę się starała tutaj w naszym narzędziu, w naszym takim pokoju sprawdzać, ale mogę czegoś nie zauważyć, ponieważ jak mówię do Was, no to wtedy nie czytam. Okej, no to przejdźmy może w takim razie do konkretów. Czy jesteś w stanie powiedzieć, czy jest jakiś taki przepis, kto na przykład nie powinien być blondynką? Oczywiście, jeżeli naturalnie nie jest, tak? Czyli jeżeli mamy, a może inaczej, kto nie powinien być jasną blondynką? Jeżeli ktoś ma albo ciemny blond włosów, albo nawet jakieś tam, no nie wiem, szatenki, brunetki, generalnie można powiedzieć, że no chce bardzo się rozjaśnić. Czy ktoś nie powinien, czy jest jakiś taki przepis, z którego mogłaby skorzystać kobieta, która nas teraz ogląda? Ja myślę, że tak naprawdę takiego przepisu stricte, oprócz typów kolorystycznych, które gdzieś znamy i którymi możemy się posługiwać, niestety nie ma. Tak naprawdę bardzo często wynikiem chęci zmiany koloru jest chęć, na przykład bardzo często zdarza mnie w mojej pracy, zdarza się bardzo często sytuacja, gdzie tak naprawdę ktoś z bliskich osób, znajomych, koleżanek ma właśnie taki kolor włosów, a więc dana osoba przybywa do salonu i sugeruje, że może taki kolor byłby w porządku. Często zdarza się, że tak naprawdę odradzamy lub też ewentualnie podążamy, jeśli okazuje się, że dany typ kolorystyczny lub ten kolor akurat będzie świetnie wyglądał. W zależności też, jaki będzie to blond. Odcieni blondów mamy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. W związku z tym bardzo często zdarza się także sytuacja, gdzie tak naprawdę w momencie, kiedy koloryzujemy włosy w odcieniach blondów, to blond bardziej popielaty lub bardziej opalizujący już jest całkowicie innym blondem. W związku z tym on jest całkowicie inaczej odbierany, prawda? Czy na przykład złocisty, który dalej jest blondem, ale jest blondem złocistym. Więc może okazać się, że tak naprawdę któryś z tych właśnie blondów będzie odpowiedni, tak? Więc myślę, że tutaj takie stwierdzenie i zdefiniowanie, który czy blond do jakiego typu urody, to jest bardzo taka indywidualna sprawa. Okej, rozumiem. Bo ja tak właśnie się zastanawiałam kiedyś nad tym, ktoś mi zadał takie pytanie, w 12 typach urody, czy jest jakiś typ urody, który nie powinien farbować się na blond? No i z moich obserwacji i z rozmów z klientkami, które są tymi typami urody, wychodzi, i tutaj dla tych osób, które wiedzą, czym jest 12 typów urody, to ja tutaj będę rzucała nazwę, jak ktoś nie wie, to wrzucimy link do komentarza materiału o 12 typach urody. Przede wszystkim, moim zdaniem, najgorzej w jakimkolwiek rozjaśnianiu wyglądają ciemne zimy. Ciemna zima to trochę taka uroda jak Penelope Cruz. I to jest dobrze, że znamy jakąś taką reprezentantkę
dosyć znaną, ponieważ jesteśmy w stanie zobaczyć ją w różnych kreacjach artystycznych w filmach. I na przykład pamiętam, jak grała kiedyś chyba Donatelle Versace, no i miała, wiadomo, blond perukę, bo wątpię, żeby rozjaśniała tak włosy, ale widać było, że to wyglądało po prostu bardzo, no, tandetnie, tak bym to określiła, bardzo delikatnie, więc nawet jak miała lekko rozjaśnione do rudości włosy, gdzieś grała taką meksykańską reporterkę i była trochę rozjaśniona do rudości, i no to jeszcze było ok, natomiast jak już są jakieś takie kreacje, gdzie ona jest trochę blondynką, to już to nie wygląda dobrze. Także na pewno ciemna zima z moich doświadczeń, taki typowo południowy typ, ale nie wszystkie południowe typy, bo na przykład jak sobie popatrzymy na Jennifer Lopez, no to ona przecież w większości jest taka dosyć porozjaśniana, ona nie ma swoich naturalnych włosów, jak popatrzymy sobie na początku jej kariery, jak ona wyglądała, a jak wygląda przez większość, czyli jednak są to jakieś tam blondy i czasami bardzo jasne. Ja oczywiście znalazłam kiedyś sobie takie materiały, które pokazywały Jennifer Lopez w takim blondzie typu Barbie, no i to wyglądała po prostu fatalnie, no tandetnie, to najprościej bym powiedziała, natomiast jakieś tam blondy jej pasują, także takie ciemne, powiedzmy, nie wiem, jesienie, jeżeli założymy, że Jennifer Lopez jest ciemną jesienią, a Penelope Cruz jest ciemną zimą, no to te ciemne zimy nie powinny, ale też zauważyłam, że nawet chłodne zimy, i to już zauważyłam bardzo często po moich klientkach, które są chłodnymi zimami, czyli takimi delikatnymi zimami, i mogłaby się wydawać, że one, jak się rozjaśnią do tego blondu, to będzie w porządku, ale jeżeli chłodna zima naturalnie ma ciemne włosy, niekoniecznie bardzo ciemne, ale ciemne. Ja wiem, że ja pewnie, jakbyśmy zaczęli rozmawiać z Michałem, to on by jakimiś nazwami rzucał typu 7.5 albo inne cudawianki, na których się znają styliści fryzur i których ja się kiedyś uczyłam na szkoleniach, ale już no, niewiele pamiętam ze szczegółów. W każdym razie, no tak te ciemniejsze, takie... Nawet jak chłodna zima ma troszkę jaśniejsze włosy, to nie najlepiej wygląda rozjaśniona do blondu, ale też co ciekawe, bardzo często, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy jest taka zasada, bo takie coś zauważyłam, że osoby, które mają bardzo jasną cerę, czyli można o nich powiedzieć, że po prostu przez większość swojego życia są blade, bo nie potrafią się nawet opalić. Opalanie powoduje jakby zaczerwienienie skóry, a nie opaleniznę. I do tego mają dosyć jasną oprawę oczu i rzęsy i brwi. No i załóżmy, że no nie wiem, nic się nie doczepiają, nic nie farbują, tylko są to osoby, kobiety, które mają naturalną tą jasną oprawę oka i mają z natury ciemny blond i chcą się trochę tak jakby, no, nie wiem, ożywić, no i rozjaśniają włosy i wtedy to rozjaśnienie powoduje taką totalną bladość. Tak. Czy jest jakiś sposób, żeby temu zapobiec, czy da się taką ogólną poradę dać, bo ja wiem, że to każda kobieta pewnie będzie miała inaczej, ale czy możesz powiedzieć, że jest taka zasada, że jeżeli ktoś ma taką bladą bardzo urodę, czyli no, w mojej nomenklaturze może być, nie wiem, zgaszonym latem, jasnym latem, nawet może zgaszoną jesienią, to czy nie powinien się robić na taki, no naprawdę jaśniutki blond, który potocznie byśmy gdzieś tam może nazwali platynowym blondem? Ja myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, w zależności jaki jest to odcień blondu. Natomiast zgadzam się z Tobą, Olu, jak najbardziej, że tutaj tego typu właśnie uroda, czyli taka bardzo blada, z delikatną oprawą oczu, z delikatnymi brwiami, które tak naprawdę są bardzo mało widoczne, tak to nazwijmy, to ja myślę, że jest bardzo dużo fajnych sposobów na chwilę obecną, które rzeczywiście świetnie się mogą sprawdzić. I na przykład przy tego typu urodzie, gdzie chcielibyśmy rozjaśnić się do bardzo jasnego blondu, możemy zawsze popracować na przykład techniką sombre, która świetnie sprawdza się, gdzie przyciemniamy włosy od linii nasady delikatnie, natomiast długości i końce możemy nimi manewrować, czyli właściwie możemy nimi pięknie się bawić i właściwie delikatnie rozświetlać, ewentualnie delikatnie tonować, lub też pozostawienie naturalnej linii odrostu, czyli właśnie taki ciemny blond naturalny, a końce możemy rozjaśniać na przykład taką metodą, która nazywa się AirTouch. To jest taka metoda, która bardzo delikatnie rozświetla włosy. Jest to technika, w której właściwie włosy wyglądają, jakby były rozświetlone efektem słońca. Więc wyglądają delikatnie, pięknie, ale jest zmiana, jest efekt, tak? Więc myślę, że tak naprawdę technik przyciemnienia jest bardzo dużo, ale przyciemnienia z rozjaśnieniem, połączenie właśnie tych kolorów jest bardzo fajne. I ja myślę, że tak jak mówiliśmy tutaj o wielkich tego świata, czyli właśnie osobach, które gdzieś noszą często do swoich ról peruki, one też bardzo często gdzieś
jak zauważymy, właśnie posługują się ich styliści, posługują się z koloryzacją sombre, czyli na przykład delikatnie ciemniej od nasady, albo pozostawiona naturalna linia odrostu, ale gdzieś te rozświetlenia pracują jako blondy, tak? Ale mimo wszystko ta uroda nie jest taka bardzo mocno blada i jasna. Okay, czyli tak naprawdę kombinowanie, niekoniecznie jeden kolor na całości, tylko po prostu kombinowanie technikami sombre, ombre i inne tam cudawianki, no, na których ja się dużo mniej znam niż ty. No i teraz jeszcze jedno pytanie takie, które pojawia się najczęściej, jak ja spotykam się z kobietami, szczególnie na analizie kolorystycznej, ale jeżeli nie jest to analiza kolorystyczna, tylko jest to na przykład, nie wiem, przegląd szafy czy zakupy, to zawsze gdzieś tam schodzimy na włosy. No bardzo często jakby pracuję z wizerunkiem, ale kolorystyka włosów to jest temat, który jest jedno chyba z częstszych pytań. I co ciekawe, jednym z takich no głównych zadawanych mi pytań to jest to, że kobieta by chciała mieć chłodny blond włosów albo chłodny odcień włosów, a cały czas wybija jej ciepło. Czy jesteś w stanie powiedzieć, skąd to się bierze, to ciepło? Czy to jest tak u nas wszystkich, to jest jakaś natura człowieka, czy to po prostu jest tak, że jak komuś już wybija na ciepło, to ma się nie starać z tymi chłodnymi? Jak to działa? Jeśli chodzi o kwestię, to jest właśnie kwestia rozjaśnienia włosów, czyli tak naprawdę pracujemy na podkładach rozjaśniających. W momencie, kiedy rozjaśniamy włosy, jeżeli zrobimy taki eksperyment, który przypuszczam, że często i z tego co widzę, obserwuję i rozmawiam z wieloma kobietami, często się zdarza, czyli rozjaśnienie samoczynnie w domu lub próba samoczynnego rozjaśnienia w domu. I bardzo często zdarza się tak, że niestety, ale włosy wybijają na ciepły pigment. Czyli tak naprawdę to jest naturalna kwestia, że włosy zawsze mają najwięcej w sobie ciepłego pigmentu. I dlatego to jest, że one wybijają na ciepły pigment. Jeżeli chodzi o typy kolorystyczne pod tytułem na przykład zima, no to właśnie włosy są, przypuśćmy, czarne, grafitowo-czarne, ciemne brązy, tak? To jeżeli chcemy z tego typu, z tego podkładu rozjaśniającego rozjaśnić włosy do blondów, to niestety one będą przechodziły przez swoje podkłady rozjaśniające. Nie wiem, czy ja jasno mówię, czy ktoś będzie rozumiał. Jeżeli nie, to po prostu w pytaniach można pytać, ja sobie odpowiem. I dlatego zawsze włosy mają najwięcej ciepłego pigmentu, dlatego ten ciepły pigment po prostu się najczęściej pojawia. Tak, to jest właśnie, było już jeden z takich komentarzy, teraz nie umiem go znaleźć, ale był taki komentarz, który przeczytałam przed chwilą, że właśnie było przejście z ciemnych włosów na jasne przez pomarańczowe i to nie było jakby zamierzony efekt, tylko tak po prostu wyszło. No i tutaj jakieś, że fryzjerka coś źle zmieszała kolory. O tak, wyszedł właśnie, Julia pisze, że sama rozjaśniała włosy, a mam ciemnobrązowy, chciałam mieć jasny blond, a wyszedł mi pomarańczowy blond. No i właśnie, to teraz... teraz właśnie, czy rozjaśnienie włosów zawsze je niszczy? Jeśli chodzi o rozjaśnienie włosów, to niestety tak. W zależności w jaki sposób bardziej umiejętnie lub mniej umiejętnie stylista fryzur to wykona. Oczywiście na świecie tak naprawdę mamy bardzo dużo technik rozjaśniania włosów, ale też tak, ja to nazwę bardzo prosto, wspomagaczy, które pomagają w odpowiednim rozjaśnieniu włosów, czyli w stworzeniu bezpiecznej dekoloryzacji, tak to nazwijmy. Jeśli chodzi o kwestię tak naprawdę rozjaśniania włosów i stworzenia bezpiecznego rozjaśniania, ważne jest też, aby stylista pracował odpowiednimi produktami. Tak? W tej chwili mamy bardzo dużo produktów. Jeśli chodzi o rozjaśnianie włosów, jak najbardziej to niszczy, ale my na przykład mamy... może złe słowo, że niszczy, uwrażliwia, ja zawsze nazywam to właśnie... Uwrażliwia, to ładnie, tak dyplomatycznie, dyplomatycznie. Tak, że włosy są delikatnie uwrażliwione, natomiast zdarza się też, że nie jest to delikatne uwrażliwienie, lecz mocne uwrażliwienie. Natomiast my pracując zawsze przy jakiejkolwiek dekoloryzacji używamy odpowiedniego produktu, przepraszam, który... wiąże mostki dwusierczkowe we włosie. Czyli w momencie, kiedy... Trudne słowa. Tak, w momencie, kiedy na przykład rozjaśniamy włos, to te mostki dwusierczkowe we włosie, one są łamane. A w momencie, kiedy dodamy tego akurat produktu, to okazuje się, że mostki dwusierczkowe są odbudowane. Wtedy włos jest zdrowy.
No to super, czyli da się to zdrowo zrobić, ponieważ ja miałam sama kiedyś takie doświadczenie zabawne, ale to już było z 10 lat temu, kiedy miałam gdzieś włosy dotąd i miałam je bardzo rozjaśnione na taki no platynowy blond, bym powiedziała. I fryzjerka mi no po prostu je spaliła i mi odpadł tył włosów, w sensie, że zostały trzy na sadzie, które były zdrowe, a cały tutaj z tyłu miałam po prostu takie, no takie mi zostały gdzieś włosy, więc no trzeba bardzo uważać, nawet nie, że ja sama, bo ja bym sama się nawet nie odważyła rozjaśniać włosów, ale trafiłam, niestety, to było w Londynie, trafiłam na taką fryzjerkę, która mi po prostu je totalnie, totalnie zniszczyła. No, Aneta tutaj pisze, że kiedyś był modny czarno-niebieski, ja miałam kiedyś fioletowe włosy, to znaczy nie fioletowe takie, jakieś pastelowe fiolety, jak są teraz, tylko takie ciemnofioletowe, więc tak, były, były. Tutaj jeszcze pytanie, jeszcze do rudych włosów pasuje, czy można nosić różowy, pudrowy. Trochę to zależy od typu urody, to tak jakby nie ma zasady, absolutnie nie ma zasady, że, no, że jak się ma rude włosy, to się nosi jakieś kolory. Ja wiem, że są takie mity, że jak się jest blondynką, to coś tam, a że jak się rudy ma, to w zielonym jest ładnie. To jest bardziej kwestia typu urody niż samego farbowania włosów. Super, że piszecie komentarze. Mam do Was wielką prośbę, jeżeli podoba Wam się nasze dzisiejsze spotkanie, chcecie, żeby więcej kobiet się dowiedziało o tym, jak farbować włosy, jak zmieniać, jak koloryzować dobrze i zgodnie ze swoim typem urody, udostępnijcie proszę naszą transmisję. Zaraz pod wideo powinien być taki przycisk udostępnij, także tam proszę udostępniajcie, żebyśmy mogli z naszym przesłaniem, a nasze przesłanie jest bardzo proste, to znaczy koloryzujmy z głową i dobrej jakości produktami. To są, myślę, takie główne rzeczy. I tu nie chodzi o to, że jak to ma być jakiś ekstra gwiezdny stylista, fryzur za miliony monet, ponieważ tak naprawdę, znaczy ja domyślam się, że odpowiedniej jakości produkty muszą też kosztować, że to na pewno nie będą najtańsze produkty, ale żeby wybierać bezpieczne salony, bardzo często, żeby korzystać z polecenia. To znaczy, no dzisiaj mamy takie fajne czasy, że możemy, tak jak na przykład Michał, ciebie, możemy oglądać na Instagramie i możemy zobaczyć, jakie tam rzeczy robisz swoim klientkom, w sensie estetykę. No mamy też takie czasy internetu, gdzie można po prostu wpisać coś w internet, wyskoczą nam opinie o danym miejscu, o danym specjaliście. No więc myślę, że teraz bardzo łatwo jest się dowiedzieć, czy stylista, do którego chcemy pójść, stylista fryzur, no bo ja tak mówię stylista, stylista, mnie chodzi o stylistę ubrań, tak jak mnie, tylko stylistę fryzur jak Michał, czy stylista po prostu jest godny uwagi. Patrzę sobie tutaj jeszcze na pytania, czy istnieje bezpieczny blond pomiędzy ciepłym karmelem a chłodnym, moment, moment, chłodnym szarawym, który byłby odpowiedni dla jasnego lata, zgaszonego lata. Czyli generalnie można powiedzieć, nazwijmy to, że dla lata. Czy coś takiego jest? Czy są neutralne blondy, czy one zawsze muszą być ciepłe albo chłodne? Jest jedna zasada, jeżeli już dana osoba ma blondy, czyli nosi blondy i są to, przypuśćmy, ciepłe blondy, to jest możliwość, w zależności od uwrażliwienia włosów, jest możliwość tak naprawdę delikatnego oczyszczenia tego koloru, czyli tak naprawdę wykonanie kąpieli myjącej, ja to tak nazywam i tak jest właśnie, kąpieli myjącej, której pozbywamy się ciepłego pigmentu i wprowadzamy chłodny pigment. Też nie zawsze, bo zdarzają się bardzo trudne sytuacje, bardzo trudne przypadki, w których no niestety jest to możliwe, ale po prostu wymaga więcej, większej ilości pracy i czasu. Kolejne pytanie od Anety. Co wybrać, jeśli chcemy chłodny blond, bo wydaje nam się, że będzie dobry, a fryzjer mówi, że nie, nie, pani powinna nosić ciepły, którego nie chcemy i zaczynamy wątpić. Lepiej najpierw zrobić chłodny i poprawić na ciepły, czy odwrotnie? Co będzie wyrządzało mniej szkody? No, to jest takie pytanie, na które trudno jest odpowiedzieć, jak się nie zna osoby, ponieważ no, może się okazać, że ktoś z Was się może mylić. To znaczy, że albo fryzjer się myli, albo Ty się mylisz. I no, myślę, że no, chyba ciężko jest, Michał, odpowiedzieć na takie pytanie, co nie? Ja myślę, że tak, to jest bardzo indywidualna kwestia. W momencie, kiedy myślę, że tak jak ja, tak i ty, Olu, musielibyśmy zobaczyć ten przypadek po prostu na żywo, porozmawiać, tak? Tak jak powiedzieliśmy na samym początku, i wtedy jesteśmy w stanie określić, czy jest właśnie taka sytuacja, czy ta druga, tak? Czyli lepiej ciepłe, czy chłodne.
Tak, to właśnie są takie. Ja długo się zastanawiałam w ogóle nad tą transmisją na żywo, czy da się w ogóle dać takie ogólne porady dla wszystkich. Bo jak to zazwyczaj bywa, że jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. I ja nawet sama, jeżeli radzę różne rzeczy a propos fasonów, sylwetek, trendów, to no, ubieram to w jakieś zasady, a później mówię, no właściwie to można złamać tą zasadę. No i to tak niestety mi się wydaje jest ze wszystkim. Olga pyta, jakie kolory pasują do zgaszonego lata, zgaszonej jesieni, czyli generalnie do zgaszonych typów urody. No można by było powiedzieć z mojego doświadczenia, że zgaszone lato czasem może mieć zupełnie rozjaśnione włosy i świetnie w tym wygląda, to znaczy na takie bardzo jasne blondy. Typowe blondy. Takie typowe, takie nie wiem, beżowe, słoneczne. Czasem zdarza się tak, że zgaszone lato świetnie wygląda w ciemniejszych włosach i to mogą być takie bardzo ciemne blondy albo nawet no już takie coś, co my potocznie będziemy nazywać kolorem brązowym, aczkolwiek jak ja wiem, że specjalista powie, że to dalej jest jakiś tam ciemny blond, natomiast możemy to określić jakimś takim jasnym brązem, ale to trochę zależy od właśnie tego, jak na przykład jak nasza skóra się opala, trochę zależy od tego, jaką mamy oprawę oka, czy oczy są jaśniejsze, czy ciemniejsze, bo zgaszone lata, no z zasady oczywiście zgaszone lato to może mieć oczy jakieś tam szaro-niebieskie, szaro-zielone, szaro-zielono-niebieskie, a może się zdarzyć tak, że będzie mieć brązowe. No i wtedy wiadomo, że jak jest brązowe oko, to i też ciemniejsza oprawa tego, znaczy samego oka, w całości tak naprawdę twarzy jest lepsza, a dla zgaszonej jesieni no to można już kombinować z różnymi rudościami. Są jakieś truskawkowe blondy, prawda, czyli takie rudoblondy, które są dobre, czy jakieś takie właśnie delikatne miedzie, ale na pewno zgaszone typy urody nie powinny w żaden sposób szaleć na zasadzie platyna, czarny i marchewka, nie? Czyli nie powinno tak całkiem robić ostrych kolorów włosów, no bo wtedy będą wyglądać albo blado, albo tandetnie, albo włosy będą. Czyli bardziej pośrednie właściwie kolory, tak? Tak, no zawsze jak mogę. Sama. Proszę, Olu. Chciałam tylko dokończyć, jak sama nazwa typu urody wskazuje zgaszone, to tak samo te blondy powinny być zgaszone, ewentualnie rudości zgaszone albo brązy zgaszone. To jakby najprościej chyba tak, co nie, ubrać taką tak, poradę. Jest też tak naprawdę bardzo wiele technik, gdzie możemy mieć kolor zgaszony, ale gdzieś wplatać delikatne rozświetlenia, które mogą być delikatnie bardziej intensywne. Więc wtedy jest taka trójwymiarowość na włosach, prawda? W ogóle trójwymiarowe kolory są bardzo ładne. Kiedyś, tak. Kiedyś się robiło pasemka typu, no wiadomo, takie wyciągane z czepka po prostu i koloryzowane, a teraz jednak no już raczej nawet jak się mówi o pasemkach, to chyba to już nie są te same pasemka, które były kiedyś i takie nitki, po prostu takie kijanki na głowie, tylko są to właśnie wprowadzenie trójwymiarowości. Justyna pyta, czy mogliby Państwo przybliżyć metodę koloryzacji Negative Space? Jeśli chodzi o kwestię nazwy tak naprawdę w koloryzacjach, to one są bardzo ogólne. Tak naprawdę każda koloryzacja ma swoją nazwę, tak? Jeśli chodzi o koloryzację właśnie, na przykład ta, o której ja powiedziałem wcześniej, czyli AirTouch, to jest koloryzacja bardzo delikatna, bardzo naturalna i wygląda tak, jakby włosy były rozświetlone efektem słońca. Natomiast, tak jak mówię, każda nazwa, każda marka wypuszcza swoją nazwę koloryzacji. Aha. Okej, okay, bo ja muszę przyznać, że nie wiem, co to jest i ja sobie to po prostu wrzuciłam w Google teraz i czytam, co to jest Negative Space, ale to wygląda całkiem tak naturalnie. To takie, ja bym to nazwała refleksami. Tak, każda, tak jak powiedziałem, każda nazwa właściwie jest. Jest pochodną od danej marki, czyli każda marka fryzjerska tworzy swoją nazwę danej koloryzacji i tak sobie ją nazywa i później się nią posługuje. Bardzo często w internecie krążą te nazwy, w związku z tym w tej chwili jest bardzo wiele nazw nowych koloryzacji, czyli słoneczny refleks, AirTouch, delikatne rozświetlenie, kolor, który właśnie sombre, ombre, to jest tak naprawdę właśnie tak jak tutaj pani pyta o nazwę Negative Space. To są tak naprawdę nazwy koloryzacji, które tworzą marki, którymi my często no, nie pracujemy, ponieważ my pracujemy jakby firmami, które nam odpowiadają. Jasne, jasne. Czyli chodzi po prostu o nazwy handlowe, jakichś
albo metody, o, może tak, nazwy handlowe danych metod. No ja wpisałam sobie to w Google'a i myślę, że to każda z nas może zrobić i to wygląda bardzo ładnie, taki jak to tutaj jakiś nagłówek mi wyskoczył, nowoczesny balejarz, nie? No to tak, to niech tak będzie. W każdym razie bardzo piękny sposób farbowania, tu nawet wyszłam na jakieś takie coś, co się nazywa Rose Brown Hair, czyli takie właśnie różowo-brązowe, no przepiękne, no nie dla mnie, ale dla na przykład zgaszonego lata byłyby dla wielu osób, myślę, jeżeli ktoś lubi różowawe poblaski, no to myślę, że jak najbardziej okej. Okay. Już patrzę, co tu dalej, Aneta pisze, że ciepło prosto z serca tak wybija tym osobom, którym pasuje, udostępnione, dobra, i mamy jeszcze też pytanie, ale już konkretnie o markę Kerastase, nie wiem, czy znasz, jakiś cement Kerastase, też łączy te mostki. Czy znasz takie coś, jak cement Kerastase i czy łączy te mostki? Tak, jak najbardziej cement z marki Kerastase znam. Kiedyś miałem przyjemność, możliwość pracy marką Kerastase, ale to jeszcze w takim moim epizodzie w Warszawie z kolei. W związku z tym jak najbardziej znam cement, znam wiele produktów marki Kerastase. Te, które teraz wchodzą, niestety nie. Jak najbardziej tutaj właśnie pani ma rację, że łączą właśnie mostki, natomiast to jest troszeczkę na innej zasadzie. Cement działa trochę na innej zasadzie, on też ma za zadanie odbudowywać włókno, ale on działa na zewnątrz. My działamy produktami, które działają w środku, czyli na bardzo, bardzo głębokim, na bardzo głębokim poziomie, gdzie jesteśmy w stanie efekty jesteśmy w stanie zobaczyć pod mikroskopem elektronowym. Więc tak naprawdę tutaj po cemencie właściwie jest świetny efekt, ale on działa trochę na innej zasadzie. Okej, okay, czyli ale jeżeli to jest jakaś tam ratowanie domowe, to może być, to tak? Najbardziej. Marka Kerastase myślę, że jak najbardziej. Super, to teraz następne pytanie jest... Moment. Też od Marzeny, która pytała przed chwilą od Kerastase, czy każda z nas może być blondynką? Na to pytanie już odpowiedzieliśmy, ale ja tutaj się odniosę personalnie do Marzeny, bo my się znamy. Marzena już robiła u mnie analizę kolorystyczną i jest też, będzie też modelką w książce, także ty też ją poznałeś, tylko pewno oczywiście nie kojarzysz pewnie, która to z pań, ale powiem ci, ty nie. Ty nie możesz być Marzena i ty wiesz już, co ja tutaj już wiele razy na ten temat mówiłam, ale nie chcę tutaj personalnych wycieczek urządzać. W każdym razie nie każda z nas może być blondynką i ty też nie powinnaś mieć czarnych włosów, to już wszystko wiemy. Ewa pyta, czy jeżeli byłam brunetką ze śniadą cerą, a teraz mam większość siwych włosów, to jak je farbować? Myślę, że to jest świetny temat, no i oddaję ci konkretne pytania, ale też jeżeli na temat innych siwiejących włosów coś możesz powiedzieć, to dawaj. Jasne. W zależności z jakimi srebrnymi włosami, bo ja nazywam to srebrne włosy, jak w zależności z jakimi srebrnymi włosami mamy do czynienia. Właściwie każdy srebrny włos, tak jak każdy typ kolorystyczny, każdy kolor włosów bardzo mocno się od siebie różni. Tak, niestety srebrne włosy w jednym przypadku są bardziej delikatne, a w drugim przypadku są bardzo oporne. Oczywiście są techniki i metody, które możemy użyć tak naprawdę do tego, aby pięknie pokryć w 100% srebrne włosy, ale to tak jak powiedziałem, to są odpowiednie techniki i metody, w którymi możemy najlepiej ich samoczynnie w domu nie wykonywać, ponieważ jest to raczej niemożliwe, żeby wykonać to samoczynnie w domu, więc polecam, jeśli mamy do czynienia z opornymi srebrnymi włosami i zdarzyło się, bo często się tak zdarza, że wychodzimy z salonu i srebrne włosy bardzo szybko się wypłukują, bo już słyszałam, że na przykład 2 tygodnie i srebrne włosy już nie są pokryte kolorem, to należy udać się do osoby, która tak naprawdę zgłębiła i zgłębia temat srebrnych włosów i wie, w jaki sposób z nimi postępować. Jak najbardziej są to bardzo, bardzo trudne włosy i często zdarza się, że koloryzacja srebrnych włosów jest naprawdę trudnym etapem. Wtedy, kiedy one są takie po prostu intensywnie srebrne i pewnie oporne na farbowanie, tak? To wtedy... tak, bardzo duże znaczenie ma rodzaj włosów.
czyli jaki rodzaj włosów mamy. Jeżeli rodzaj włosów jest bardziej oporny, jest gęsty, gruby włos, to w tym momencie niestety, ale to koloryzowanie włosów srebrnych będzie po prostu bardziej uciążliwe i problematyczne. Okej, dobrze, super. Czy to jest tak, że jak ktoś miał ciemne włosy i zaczyna mieć te srebrne włosy, czyli potocznie mówiąc zaczyna siwieć, to czy w każdej opcji jest dobrym pomysłem, żeby rozjaśniać je, czy lepiej przy niektórych osobach, właśnie na przykład tych takich typach południowych, typu tam ciemna zima, żeby zostawać przy swoich i jakby cały czas je przyciemniać? Czy jest jakaś taka zasada, czy znowu możemy powiedzieć, to zależy? Tak, ja myślę, że tutaj znowu, Olu, możemy powiedzieć, że to zależy. Czyli tak naprawdę, jeżeli w zależności od tego, w jakich kolorach wyglądamy dobrze i w czym czujemy się dobrze. Jeśli chodzi o ciemne włosy, czyli właśnie ten typ kolorystyczny zimy, będzie tak naprawdę włosem bardzo ciemnym lub też czarnym i pojawiają się srebrne włosy, to jeśli je rozjaśnimy, to właściwie niewiele to da. Czyli tak naprawdę, jeśli włosy będą odrastały, to dalej srebrne włosy będą się pojawiały. A niestety często zdarza się, że na bardzo jasnych blondach nie pokryjemy srebrnych włosów. Więc ja proponuję, aby jeżeli mamy tego typu, po prostu jesteśmy tego typu typem kolorystycznym, to możemy jak najbardziej po prostu koloryzować włosy, a gdzieś tylko na końcach delikatnie nie koloryzować ich, tylko delikatnie starać się, aby te włosy były na przykład lekko muśnięte słońcem. Okay. W takich odcieniach ciemnych brązów. Okej, super. Cieszę się bardzo, że jest tyle pytań. No już mamy 40 ponad minut naszej transmisji. Cieszę się, że jesteście takie aktywne. Przypominam, że będzie nam bardzo miło, jak będziecie udostępniać tą transmisję na żywo, żeby jak najwięcej osób, no głównie kobiet podejrzewam, ale może nie tylko, mogło nas zobaczyć. Także wystarczy kliknąć udostępnij pod tym wideo. No i następne pytanie, Jolanty, a co z farbowaniem henną? Co ty myślisz na ten temat? Bo ja też mam swoją opinię, ale najpierw, ale to jest taka opinia użytkownika, a chciałabym poznać twoją. Ja myślę, że koloryzacja henną to też w zależności bardzo, bardzo mocno zależy to od tego, jaki jest to rodzaj henny. Często spotkałem się już z henną, która jest niestety, ale gdzieś dostępna w drogerii. Ja zawsze powtarzam, że w momencie, kiedy chcemy pokoloryzować włosy henną, to producent mówi, że henna zmywa się od do, tak? Czyli od tylu myć do tylu myć. Często jest to bzdurą i właściwie nie zmywa się, tylko bardzo mocno łapie, oblepia tą łuskę włosa. W związku z tym niestety, ale efekt jest tego typu, że jeśli chcielibyśmy rozjaśnić włosy lub też zmienić kolor, to jest to po prostu bardzo trudne lub niemalże niemożliwe. No właśnie ja już, znaczy ja nigdy, osobiście nigdy nie farbowałam włosów henną, ale to tylko dlatego, że właśnie jeden z... Wydaje mi się, że to tak, że to na pewno mówi mi to jakiś stylista, czy stylistka fryzur, że jeżeli zafarbuję raz henną, no oczywiście przy moich krótkich włosach to one szybko odrosną, ale jeżeli ktoś ma długie włosy, to właśnie później będzie bardzo trudno, żeby jakoś je z tej henny wyprowadzić, jeżeli efekt będzie niesatysfakcjonujący. Aczkolwiek mam kilka klientek i nawet koleżanek, które właśnie na rudości farbują się henną i są super zadowolone. Ale one się cały czas farbują, trafiły z odcieniem, nie było żadnych, że tak powiem, fuck upów, jeżeli chodzi o te włosy i wszystko się udało, ale jeżeli się nie uda, to właśnie jest później takie ryzyko, że ściągnięcie tej henny będzie bardzo trudne. Czyli to tutaj potwierdzasz, tak? Że też tak, takie ma... zdecydowanie tak potwierdzam. Też miałem kilkanaście przykładów i przypadków, w których tak naprawdę włosy były pokoloryzowane henną i niestety zdjęcie tego danego odcienia było bardzo trudne lub tak jak powiedziałem niemalże niemożliwe. Super, ja już patrzę tutaj na następne komentarze, a Wam przypominam, że możecie wejść sobie na fanpage'a Michała, jeżeli
któraś z Was jest z okolic Katowic, czyli ze Śląska, albo może dojechać na Śląsk, bo znam niejedną osobę, która jeździ ze swoimi włosami czasem i godzinę i dwie w jedną stronę, żeby uzyskać dobry efekt, także wrzucam Wam tutaj jeszcze raz link do Michała, do jego salonu, żeby skonsultować się, bo widzicie, że no, jest specjalistą, wie o czym mówi, a jeżeli chcecie zapoznać się bardziej z pracami, to czy na Facebooku, czy na Instagramie salonu Wadas można zobaczyć. Efekty są tam przepiękne, jest bardzo starannie prowadzone konto, więc też przyjemnie się je po prostu ogląda, także na pewno polecam. A jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam na samym początku, miałam ją powiedzieć na samym początku, dla wszystkich nowych osób, które po raz pierwszy widzą w ogóle mnie jako stylistkę, to przypominam, żeby zapoznać się bliżej, ja proponuję pobranie bezpłatnego e-booka, jak zrobić zakupy ubraniowe, udane zakupy ubraniowe. Jest to e-book, który przygotowuje no, cię do tego, jak poradzić sobie na zakupach, jak przygotować się do nich dobrze, żeby one zawsze były udane. Także wrzucam też link do komentarza, do e-booka, jak zrobić udane zakupy ubraniowe. Także Michał udostępniony, ja udostępniona, bo coś mi się... O, mam. Jestem chłodną zimą. Mam sporo siwych włosów, więc farbuję dosyć ciemnym brązem. Szukam jakiejś alternatywy, bo wiadomo, że na ciemnych włosach siwe widać bardzo. Nie widzę siebie w bardzo jasnych kolorach. Czy może jakaś podpowiedź? No niestety, jeśli chodzi o ciemne włosy, ciemne brązy, czarne odcienie czy granatową czerń, to niestety, jeśli pojawiają się srebrne włosy, to musimy je koloryzować. Ale w tych czasach i w tak wielkim świecie, w którym tak naprawdę żyjemy, jesteśmy w stanie koloryzować też włosy i pomagać sobie na przykład korektorami odrostów. Tak to się nazywa. Okay. I to jest produkt, który wystarcza na bardzo długo, ale w momencie, kiedy mamy ważne wyjście, ważne spotkanie, musimy dobrze wyglądać, a nie mamy możliwości, żyjąc szybko, nie mamy możliwości na to, aby dzisiaj, już teraz pokoloryzować włosy, to jesteśmy w stanie użyć po prostu tego produktu, tak zwanego korektora odrostów, i możemy spokojnie pójść na spotkanie, nie martwiąc się o to, że srebrne włosy będą widoczne i będą dokuczały, a korektor jest absolutnie niewidoczny. Super, fantastycznie. Widzę, że mamy bardzo dużo pytań, a już jest za... No, czas nam się kończy. Michał, czy możemy się tak umówić, że po zakończonej transmisji, no niekoniecznie dzisiaj, ale na przykład jutro rano zerknąłbyś na komentarze, ewentualnie poodpowiadał na te, których nie zdążymy dzisiaj ogarnąć? Oczywiście, jak najbardziej, z wielką przyjemnością to zrobię. Super, super, fantastycznie. Pytanie Katarzyny, czy każdy rudy jest ciepłym odcieniem? Nie. Okej. Okay. Powiesz coś więcej? Jeśli chodzi, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o odcienie właściwie miedzi, mocnych rudości, intensywnych rudości, to są to często ciepłe odcienie, aczkolwiek zdarzają się odcienie bardziej właśnie miedziane, ale to też w zależności, które no, nie są ciepłe, tak? Czyli to można powiedzieć tak, że generalnie rudy jest ciepłym kolorem, ale może mieć chłodniejsze odcienie. To tak jak z czerwienią. Tak, możemy go delikatnie, na przykład, powiem na przykładzie, tworząc kolor, który jest miedzianym odcieniem, możemy go delikatnie przełamać odcieniem właśnie lub połączyć go z odcieniem na przykład opalizującym lub też odcieniem chłodnym. Wtedy tak naprawdę ten miedziany kolor dalej będzie miedzianym, ale to będzie odcień, który będzie taki właśnie gdzieś przełamany i delikatnie zgaszony. Okej, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę tak, rudy przeważnie jest ciepły, tak jak czerwień jest ciepłym kolorem, ale możemy mieć chłodniejsze odcienie czerwieni. To tak mniej więcej do mojej analogii bym... Dobrze, następne. Już naprawdę kończymy z pytaniami, żeby tutaj nie przedłużać tej transmisji. Czym jest odsiwianie, kiedy warto je zrobić? Jeśli chodzi o odsiwianie, to
u nas jako fryzjerów odsiwianie bardziej w naszej usłudze, jakby w tym, co my wykonujemy, odsiwianie wykonuje się u mężczyzn. Bardzo często wykonujemy tego typu usługę i oczywiście mamy ją w swojej ofercie. Odsiwianie polega na tym, że wprowadzamy we włos, tak naprawdę nakładamy produkt do odsiwiania, który nie koloryzuje włosów, tak jak w przypadku kobiet. Czyli ten produkt jest na zewnątrz i daje efekt mniejszej ilości srebrnych włosów, ale jest to taki bardzo, bardzo delikatny efekt. Czyli nie pokrywamy, tak jakbyśmy nałożyli farbę na włosy, nie pokrywamy tych włosów w 100%, tylko pokrywamy je do 60-70%. I efekt odsiwiania jest taki, że włosy są gdzieś delikatnie, ja to nazywam przyprószone produktem, gdzie jest widoczny efekt, ale nie bardzo mocno spektakularny, czyli niewielka zmiana. Okej, okay, super, dziękuję. Czyli w takim razie u kobiet się to rzadziej robi, czy też można? Czy to jakby... Tak, jeśli chodzi o bardziej tutaj o usługę zmiękczania na przykład, to w tym momencie możemy jak najbardziej ją, i tutaj wykonuje się ją u kobiet. Natomiast odsiwianie jest to zabieg przeznaczony dla mężczyzn. Okej. Okay. Pytanie Katarzyny. Czy ciepła wiosna może nosić kolor blondu z jakimś odcieniem miedzi? Chodzi mi o ciepły odcień miedzi. Ja tutaj odpowiem tak, może. Kasiu, ty możesz, my się znamy i ja mogę ci powiedzieć, że tak, jak najbardziej możesz. Nie ma najmniejszego problemu. Patrzę, czy jeszcze... Pytanie, no, czy marka Kerastase jest dobra, na przykład szampony? Zawsze odpowiadam, że jest ciężko jest mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, czy marka Kerastase jest dobrą marką. Tak, myślę, że jak najbardziej jest świetną, światową zresztą marką. Natomiast my pracujemy innymi produktami i jakby jest możliwość uzyskania równie świetnego efektu. Natomiast krótko odpowiadając, myślę, że jak najbardziej. Ja myślę, że to jest tak, że na świecie jest w ogóle bardzo dużo świetnych marek, tak jak jest dużo dobrych stylistów fryzur, dużo dobrych stylistek ubioru, no, natomiast no, my się dzisiaj tutaj spotykamy, ty jako stylista fryzur i jako stylistka ubioru i ty ze swoimi produktami, ja z moimi poradami, natomiast to nie wyklucza, że są inni fantastyczni ludzie z naszych zawodów na świecie i tak samo marki są różne, i dobre i złe oczywiście na pewno. Sama zresztą doświadczyłam i dobrych i złych marek do pielęgnacji włosów, no ale to dzisiaj nie o pielęgnacji. Ostatnie pytanie. Czy ciepłe blondy pasują bardziej do osób starszych, a zimne do młodszych? Słyszałam, że zimne blondy podkreślają sińce pod oczami i inne mankamenty urody. Odpowiadaj, a ja chętnie też się wypowiem z mojego jakby doświadczenia. Czy mogę jeszcze raz prosić o pytanie? Tak. Czy ciepłe blondy pasują bardziej do osób starszych, a zimne do młodszych? Słyszałam, że zimne blondy podkreślają sińce pod oczami i inne mankamenty urody. Ja może powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o chłodne blondy są bardzo trudne. Trudne pod względem utrzymania efektu chłodności blondu, ale też tak naprawdę jeśli chodzi o urodę. Bardzo często zdarza się, że chłodne blondy był taki etap i taki czas, kiedy chłodne blondy były bardzo modne i bardzo, bardzo wiele osób nosiło chłodne blondy. Niestety chłodne blondy mają to do siebie, że bardzo szybko się wypłukują. W związku z tym bardzo dobrze wyglądają do takiej urody właśnie. Ciężko będzie mi znaleźć słowo. Do osób, które tak naprawdę mają bardzo gładką cerę, taką przede wszystkim porcelanową, tak to można nazwać, gdzie rzeczywiście one gdzieś będą się sprawdzały. Natomiast jeśli chodzi o ciepłe blondy, ja uważam, że to jest też temat do dyskusji właściwie. Ciepłe czy chłodne? Ciepłe blondy są w zależności w jakich odcieniach czujemy się najlepiej i jakie odcienie po prostu pasują do nas.
To ja odpowiem trochę z mojego podwórka, to znaczy z zaplecza analizy kolorystycznej. Ciepłe blondy pasują tym, którym pasują ciepłe blondy, a chłodne blondy pasują tym, którym pasują chłodne blondy. To tak samo jak nie ma zasady, że blondynki dobrze wyglądają w niebieskim, a nie wiem, brunetki w czerwonym, bo to jest bzdura. To tak samo nie ma takiej zasady, że dla młodszych jest chłodny, a dla starszych zawsze ciepły, bo może się okazać, że młode też będą świetnie wyglądały w ciepłych i w chłodnych. I kolejna rzecz, że to nie jest tak, że zimne blondy podkreślają sińce pod oczami, złe kolory podkreślają sińce pod oczami, czy kolory przy twarzy, te tutaj, czy kolory te, które dajemy na włosy, tak? Czyli to u góry otoczenie twarzy, one po prostu jak będzie źle dobrane, to będziemy w nim mieć podkreślone mankamenty urody. I ja wiem, że kobieta jest w stanie się domalować prawie do wszystkiego, naprawdę, natomiast no prawie do wszystkiego. Czasem nawet najlepszy makijaż nie ratuje fatalnego doboru koloru włosów. Ja już nie mówię o technice, czy o staranności wykonania, czy o innych rzeczach, które są szalenie istotne pod względem techniki koloryzacji. Natomiast no tak, musimy być uważne na to, co dajemy sobie na włosy. Oczywiście myślę, że każda z nas, a przynajmniej większość z nas eksperymentowała. Tak jak mówię, miałam i platynowe blondy i byłam po prostu, miałam balejarze i pasemka z stylu lat 90., no bo w latach 90. też farbowałam włosy, także i mówię, fioletowe miałam, i czarne, i kasztanowe, i wiśniowe w ogóle, co było, nie wiem, pomyłką wszechczasów, ale miałam, poszłam. No właśnie, ale myślę, Olu, że tak naprawdę każdy z nas gdzieś przechodził przez pewne etapy w swoim życiu, doświadczył pewnych kolorów, odcieni, ciepłych, chłodnych, i tak naprawdę na chwilę obecną możemy coś powiedzieć na ten temat. Natomiast chciałem podkreślić to, co powiedziałaś, że są osoby, które będą dobrze wyglądały w chłodnych, a są osoby, które będą wyglądały dobrze w zimnych, w chłodnych. I tak to właśnie jest i tak to właśnie wygląda. Tak, to tak właśnie jest, że trudno jest tak naprawdę powiedzieć w 100%, że taka osoba będzie dobrze wyglądała w rozjaśnionych, a inna już nie, bo tak to jest. Tak samo z kolorami, to jest sprawa bardzo indywidualna. I oczywiście ja bym bardzo chciała, może kiedyś takie coś mi się uda stworzyć, że jakie kolory włosów pasują do jakiego typu urody. No myślę, że to by była bardzo, bardzo pożądana publikacja, również to będzie publikacja na blogu, czy to będzie jakiś poradnik, e-book, czy cokolwiek jeszcze innego, no ale jest zawsze jakiś spektrum kolorystyczne, które mogą być, no ale to jest jeden z nie wiem, z 300 moich pomysłów, które mam do zrealizowania, więc może kiedyś tak, może kiedyś coś takiego się uda wprowadzić. Będziemy już kończyć, bo już dobija godzina 20, znaczy, że mamy już godzinę transmisji na żywo. Ja oczywiście wiedziałam, że to się nie skończy po prostu po chwili, bo pytań zawsze jest dużo i tematy są, i pytania są zawsze ciekawe. I jeszcze raz powiem już dzisiaj po raz trzeci, że bardzo proszę o udostępnianie naszego spotkania, tego, co teraz oglądasz, żebyśmy mogli z naszymi markami, z naszymi pomysłami, z naszymi poradami trafić do jak największej ilości osób. Ja zapraszam Was na fanpage'a Michała, który już wrzucałam w komentarzach, i jeszcze raz zaraz wrzucę, żeby było na pewno dla wszystkich nowych osób, które pojawiły się na końcówkę naszego spotkania, a Wam przypominam, że można pobrać bezpłatny e-book o zakupach ubraniowych, czyli jak zrobić udane zakupy ubraniowe, to ode mnie. Także fanpage Michała i nasz bezpłatny e-book. Będziemy się już żegnać. Tak jak powiedziałam, te pytania, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć, to co ja będę potrafiła, to odpowiem, a to, czego nie będę potrafiła, no bo o tym space farbowaniu to nawet nie słyszałam, muszę przyznać, nie będę tutaj ściemniać i udawać specjalisty od wszystkiego, ale o gwiezdnym farbowaniu nigdy nie słyszałam, kosmicznym, więc jeżeli ja nie będę wiedziała, to mam nadzieję, że Michał będzie od czasu do czasu zerkał w ciągu najbliższych dni, kiedy ten live, ta transmisja na żywo będzie najbardziej aktywna. I oczywiście dla tych osób, które lubią mieć na YouTubie, na blogu, to też wszystko będzie umieszczone. Także bardzo dziękuję. Justyna pisze, że jesteśmy wspaniali, także bardzo Ci, Justyno, dziękujemy za takie miłe słowa. Życzę Wam wspaniałego wieczoru. No i Michał, Tobie bardzo dziękuję za inwestycję Twojego czasu, Twojego wieczoru w nasze spotkanie. Myślę, że bardzo dużo wartości dałeś naszym dzisiejszym słuchaczkom, dzisiejszym, jutrzejszym i tym wszystkim, które będą nas słuchać jeszcze nie wiadomo kiedy. Także dziękuję Ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję, było bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, które dzisiejsze osoby nam zadawały. Mam nadzieję, że odpowiedziałem o tyle,
o ile mogłem tutaj, więc bardzo Wam dziękuję, no i życzę wszystkim spokojnego wieczoru. Właśnie, no tak jak mówię, jeżeli ktoś jest z okolic Katowic, to ja z ręką tutaj po prostu na sercu polecam spotkanie z Michałem i no jeszcze raz, miłego wieczoru, dziękuję i odpowiedzi na pytania, które się pojawiły w komentarzach, a nie zdążyliśmy na żywo, będziemy, no myślę, że już nie dzisiaj, bo jakby nie patrzcie, jest godzina 20 i dobrze jest zakończyć dzień pracy, także myślę, że jutro będziemy na spokojnie odpowiadać. Także dzięki wszystkim za obecność, dziękuję za udostępnienia i za Wasze komentarze i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.